Mamo, mogę już obudzić Anię. Jasne, pora już wstawać. Ania, Ania! Ania? Mamo, Ania zniknęła. Nie, jestem tutaj. Już dawno nie śpię. Ale mnie wystraszyłaś. Już długo się tutaj bawię. Nie spałaś już, Aniu? Nie, musiałam zrobić śniadanko Misiowi i Laleczce. Och, to świetnie. Teraz biegnij się ogarnąć do łazienki. Nie mogę. Miś i Laleczka nie skończyli jeszcze jeść. W takim razie będą musieli skończyć bez ciebie, bo inaczej spóźnisz się do przedszkola. O, rety! Niki, złaź z ubikacji. Chcę się wysikać. A teraz muszę umyć buzię, a potem zęby. Prawdę mówiąc, umiem już sama myć ząbki. Ale mama i tak zawsze chce po mnie poprawiać. A teraz chodź na dół na śniadanie. Musimy się pospieszyć. Mama zawsze rano jest taka zestresowana. Nie chcesz się chyba spóźnić na powitalne kółeczko, prawda? Jasne, że nie. Dzień dobry, tato. Dzień dobry, Aniu. Masz dzisiaj wolne? Chciałbym, ale nie. Wychodzę do pracy za moment. Miłej zabawy w przedszkolu. Dzięki. Na razie. Pa! Patrz, Lenko. Jedzcie. To nie czas na zabawę. Lenko, musisz zaraz wychodzić. Tak, jestem już gotowa. Pa, mamo, pa, Aniu. Pa, miłej szkoły. Pa! Myślisz, że dzisiaj można zabrać do przedszkola zabawkę? Raczej nie. Nie dostaliśmy na ten temat żadnej informacji. Szkoda. Jestem już gotowa. Możemy iść. Nie mogę się doczekać spotkania z Angeliką. O nie, Angeliki dzisiaj nie ma. Nie ma jej butów. No cóż, może się rozchorowała. I z kim ja się dzisiaj będę bawić? Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Pa, mamo. Teraz nie mam się z kim bawić. Przecież Pawełek i Aleks są tutaj. Ale oni zawsze chcą się bawić samochodzikami. Popatrz, Aniu. Mamy nową łódź. Może się nią pobawisz? O, jaka śliczna. Cześć, Ania. Cześć, Paweł. O, są w niej król i królowa. Mogą pływać na łodzi. Aniu, chcesz ze mną pojeździć na konikach? Okej. Okay. A teraz spróbuję się tu wspiąć. W tym jestem naprawdę dobra. Cześć, Ania. Pobawisz się ze mną? Jasne, może w Indian. Wódz rozmawia teraz ze swoim plemieniem. Dokładnie. Zaraz pójdą na polowanie. Ostatnia szansa na drugie śniadanie. Jeśli ktoś jeszcze nie jadł, niech się lepiej pospieszy. Ojej, tak późno się już zrobiło? Nie jadłam jeszcze drugiego śniadania. Co tam masz, Aniu? Banana i warzywa. Hej, Alex! Oddawaj mojego ogórka. Okropny jesteś. Co się tutaj dzieje? Alex ukradł mi ogórka. Czemu to zrobiłeś, Alex? Moja bułka jest sucha, niedobra. Mógł najpierw zapytać. To prawda. Może się zamienicie? Alex zje ogórek, a Ania bułeczkę. Co wy na to? No dobrze. Czas na sprzątanie. Zaraz wychodzimy na plac zabaw. O nie! Wszystkie huśtawki zajęte. Najbardziej lubię się huśtać, ale trudno. Pójdę zamiast tego na zjeżdżalnię. A jak się jakaś huśtawka zwolni, zaraz tam podbiegnę. Ani mama przyszła! O nie! Cześć, Aniu! Nie chcę jeszcze iść do domu.
Za wcześnie przyszłaś. Jeszcze się nawet nie pochuśtałam. No tak, wczoraj byłam za późno, dzisiaj za wcześnie. No właśnie, dopiero co wyszliśmy na plac zabaw. No cóż, skąd mogłam wiedzieć? No chodź już. Do widzenia. Do zobaczenia jutro, Aniu. Jak było w przedszkolu, Aniu? Świetnie. Tylko, że mama odebrała mnie za wcześnie. Chciałabym jeszcze chodzić do przedszkola. Lenko, dasz mi teraz różowy pisak? Nie, jest mi jeszcze potrzebny. Ale ty go bez przerwy używasz. Daj mi go. Nie, przestań, potrzebuję go. Już nigdy nie będę się z tobą bawić. I już nigdy nie wpuszczę cię do mojego pokoju. O co znowu się kłócicie? Lenka nie chce mi dać różowego pisaka. Ojej, tak jakby w całym domu był tylko jeden pisak. Lenko, przecież masz jeszcze inne pisaki w piórniku. No dobra, weź go sobie. Idę rysować do swojego pokoju. Czasem się kłócimy, ale zawsze później szybko się godzimy. Dużo fajniej jest bawić się razem. Cześć, dzieci. Cześć, tato. Jest już wieczór? Tak, chodźcie na dół na kolację. A po kolacji rodzice pozwalają nam przez jakiś czas oglądać telewizję. Naprawdę muszę już iść spać. Nawet się jeszcze nie pobawiłam. Jak to nie? Bawisz się przecież cały dzień, ale jutro już jest weekend. Będziesz miała mnóstwo czasu na zabawę. O, to dobrze. W takim razie jutro wstanę bardzo, ale to bardzo wcześnie. O nie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, będziemy ogromnie wdzięczni za kciuk w górę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pa!